Masz mieszkanie lub działkę rolną, którą chciałbyś sprzedać? Skontaktuj się ze skupem, który prowadzi Quick House Nieruchomości. Szybka gotówkowa transakcja, wszelkie formalności po stronie nabywcy, uczciwe ceny. Skup kupi także zadłużone nieruchomości w każdym stanie. Telefon 722 012 002. Quick House Nieruchomości, Paweł Druszcz. W ubiegłym roku jarmark bożonarodzeniowy w Końskich cieszył się dużym zainteresowaniem. Samorząd miasta i gminy Końskie przed tegorocznymi świętami chce doszlifować to wydarzenie. Znane są pierwsze szczegóły. Przede wszystkim zmienić ma się termin jarmarku, tak by kramy pojawiły się na koneckim rynku bliżej świąt i pozostały tam mniej więcej do ich rozpoczęcia. Wiemy, co należałoby powtórzyć, czego uniknąć, i w przyszłym tygodniu zbiera się komitet organizacyjny tego jarmarku, który będzie z tych doświadczeń korzystał. To jest związane po części z dużą liczbą zapytań potencjalnych wystawców, którzy chcieliby już rezerwować terminy. Wiemy już więc, że zainteresowanie jest. Chcemy zmienić nieco czas i sposób działania. Tym razem nie będzie to powiązane z odpustem na Świętego Mikołaja, lecz to będzie zorganizowane w przededniu ostatniego tygodnia przedświątecznego. To była spora liczba głosów w dyskusji nad jarmarkiem, wskazująca na to, że część potencjalnych zakupów mogłaby w większym stopniu posłużyć do uświetnienia świąt, gdyby nie ten dystans czasowy. Nad wszystkimi szczegółami świątecznego wydarzenia czuwać ma specjalny powołany do tego celu zespół. Natomiast już dziś włodarz zachęca do zgłaszania się wystawców, którzy podczas jarmarku mogliby zaoferować swoje produkty mieszkańcom. Ja już teraz zachęcam, żeby ci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału, zwłaszcza po tej drugiej stronie, czyli jako współorganizatorzy de facto, czyli wystawcy, no, zgłaszali do gminy taką chęć. Jest numer na sekretariat. Można też łączyć się bezpośrednio z panem Przemkiem Janiszewskim, który z ramienia urzędu będzie przygotowywał organizacyjnie to wydarzenie. Mam nadzieję, że zrobimy coś, co będzie długo wspominane i będzie również przedmiotem wielkiej radości przedświątecznej. Przypomnijmy, że pierwszy jarmark bożonarodzeniowy w Końskich odbył się w ubiegłym roku i tak naprawdę inaugurował on funkcjonowanie rynku w nowej odsłonie.